Krzyża, który była w stanie stawiany właśnie my,
reszta przyroda pozostaje ten sam. Odpowiedź też jest znana. W obliczu naszego życia, każdego dnia to pytanie stawia przed nami Jezus. Dokąd idziesz? Gdzie jest cel Twojej wędrówki? Chrystus, zwracając się z tym pytaniem, mówi do narodu, społeczeństw, raz. Opowiada to zdanie we wszystkich językach, za adresatem jest każdy z nas. Dokąd zmierzasz? Stacja pierwsza, Pan Jezus skazany na śmierć przesyła. Kłaniamy się Tobie, Pan Jezu Chryste i błogosławiony w Ewangelii świętego Mateusza. Rzekł do nich Piłat: Któż wie, Pan uczyni z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z nim. Namiestnik powiedział: Któż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z nim. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubitować. Gdy byłam mała, ojciec zbił mnie, gdy ukradłam sklepie cukierka. Mówił: Moje dziecko, nie będzie złodziejem. Chcesz słodyczy? Zarób na nie. Nas nie stać na takie luksusy. Rodzice byli bardzo biedni, wymagający. Wciąż byli ze mnie niezadowoleni. Gdy wracałam ze szkoły, mama przeglądała ze wszystkich i płakała. Nie mogła uwierzyć w to, że jej dziecko nie chce, nie umie, nie potrafi nauczyć się historii, matematyki i angielskiego. Pewnego dnia wróciłam ze szkoły do domu. Poszła z kolegami na piwo i byłam szczęśliwa. Nikt nie wylewał nade mną łez, tylko piwo było wszędzie. Wyszedłeś na świat, Jezu, by odmienić nasze grzeszne życie. Ujednać nas z Ojcem. Nie rozumiemy często Twoich zamiarów. Wybieramy wolność i zamieniamy ją w samowolę. Kiedy było trudno, sięgnęliśmy po alkohol. Stopniowo przestawaliśmy być sobą. Krzyżowaliśmy Ciebie, zabijając jednocześnie swojego ducha. Przebacz nam, Jezu, tamten grzech. Obmyj nieprawość i pomóż nam wrócić do normalnego życia. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem dorosłym dzieckiem, żoną alkoholika. Dziękuję za łaskę przyszłości, za moją przemianę życia, za siły i odwagę, że miałam się na siłę sprzeciwić się wszystkim wokół i iść po prąd, szukać ratunku dla swojego męża, dla swojego rodziny. Za to naprawdę szczerze dziękuję Bogu, za to, że potrafiłam mu zaufać, zawierzyć. Wierzyć nasze wątki, nasze problemy. Wiem, jak w swoim życiu dzięki temu uszerzamy sobie, że ciągle jestem przed nim. Ciągle mam do tego ciągle spotykam sobie pomimo 11 lat życia z powodu, które stawią okres przemiany naszego życia, naszego mogę stawić życiowe. Ale Szanowny Panie Jezu, urzędzę, czekać, chować się, ale widzicie nie powiem. Najważniejsze dla mnie, że ciągle mam świadomości, że Ciebie szukam ratunku. A właśnie przy tych doświadczeniach, takich trudnych, zostaje to niesamowicie dużo siły, odwagi. Właśnie ja mam jakieś problemy. My mamy jakieś problemy. Nasze małżeństwo, nasza rodzina. Za to wszystko są ogromne. Dobre się za nas cierpiona.
Przede wszystkim rozdziela się mężczyzn i kobiety.
rozgrywają się wstrząsające sceny pożegnania. Rozdzielają się małżonkowie, matki po raz ostatni machają ręką do syna. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Pan Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. W Ewangelii świętego Mateusza. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa ze sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplutszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: witaj, Królu Żydowski. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę, bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Pewnej nocy sylwestrowej nie zdążyłam położyć się na wersalkę. Walnęłam głową w kant biurka. Nerka, chirurg, krzycie i kilka dni w szpitalu sprawiły, że poczułam się bardzo samotna. Nie było kolegów, papierosów, muzyki, alkoholu, ale była moja mama. Jej wypominki. Mówiła: gdybyś tyle nie piła, chodziłabyś teraz do szkoły, teatru, filharmonii. Mama miała takie smutne oczy, że musiałam zabić myśli. I połknęłam garść lekarstw rano. Nie pamiętałam już o niczym. Przyszedłeś, Jezu, aby służyć. Ja pragnąłem, by mnie, by to właśnie mnie służano. Chciałem być Panem domu, duszą towarzystwa. Miłem, by czuć się radosnym i wolnym. Zrzucałem swój problem na innych, na żonę, dzieci, przyjaciół. Oni dźwigali mój krzyż, a ja patrzyłem z daleka. Stałem w gronie szyderców. Boże, przez to dzisiejsze spotkanie zmień moje życie. Włóż na moje ramiona wszystkie odrzucone wcześniej krzyże. Pragnę je nieść razem z Tobą i ofiarować w intencji tych, których skrzywdziłem. Jeszcze to sobie poproszę, aby to wyłączyć komuś. Góry się za nas niepiorony, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Się za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Góry się za nas